Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Tainted Grail, The Fall of Avalon. Słuchajcie, no ostatnio skończyliśmy na wiosce, ale zastanawiam się, czy faktycznie chcemy ją czyścić, czy nie lepiej by było po prostu iść i zrobić misję z tych pierwszych fabularek, bo jednak, kurna, no mogę to wyczyścić, jakby czemu nie? Natomiast wydaje mi się, że fajnie by było przycisnąć troszeczkę fabularnie tą grę, zobaczyć, co ma do zaoferowania dla nas tutaj jeszcze. Ej, kurna, podoba mi się to. Nie wiem, czy ktoś to celowo zrobił, ale sam fakt, że można tak sobie przechodzić... Dobra, raczej nie celowo, bo... troszeczkę to... że tak powiem... kupy się nie trzyma. No, delikatnie niedopracowane to. Delikatnie, delikatnie. No, ale rozumiem, no, pewne rzeczy się zdarzają. No, jednak mimo wszystko, wiecie, no, kurka... są to setki godzin tworzenia, więc i taki babol się może zdarzyć. A tymczasem mamy nasz cmentarz i widzę, że mamy szkieletorów po drodze. Więc no na pewno będzie fighting. I to nie mały, nie umarły. Jak on trzyma ten miecz? Co jest? O co tu chodzi? Co jest? Ty! Spokojnie! Dobra, giniesz. Następny na raz. Oj tak, byczku. Oj tak. Kość i złamany szeroki miecz. Dobra, tego złamanego szerokiego miecza nie bierzemy. Oj, następni biegną. Dobra, na raz. Jedziemy z nimi. Cyk, pyk. Ale jest mocny ten. Kurna. Ale szczerze, to jest mega power shot. Czy to jest? A nie, to jakieś trupy są ponadziewane. Jezu, myślałem, że tam jakiś boss jest. Ciekawe, czy można wchodzić tutaj do środka. Na przykład otworzyć, nie można. O kurna, co to? Przeklęte mauzolea. Czy mauzoleum. Ej, ciekawie to wygląda, tak szczerze. Ciekawie to wygląda fest. Można wejść na górę, czy to jest od tej wioski po prostu przejście? Czy to jest tak po prostu wbite? Na zasadzie, no coś trzeba tu dać, wejść daj jakiś ten... jakąś wieżę. A, tu przeklęte mauzoleum, można wejść do środka, dobra. To może zaraz, spokojnie, spokojnie. Najpierw sobie posprawdzajmy miejscówkę, pozbierajmy co trzeba. Rozwalmy tych, którzy zostali, ale chyba tylko ten jeden został, nie umarł. Nie, tam jest jeszcze jeden, dobra. To na raz. Ale lecą, o, teraz czaszka dropnęła. Wcześniej wniosek z tego ją rozbiłem. Chyba ten jeden tylko został. Tu w ogóle jakieś obozowisko. To normalny robi sobie obóz na cmentarzu. By co trzeba mieć we łbie, nie? Co trzeba mieć we... o kurna! Dobra, idź mi z tym wilkiem stąd, do cholery. Ej, ale super jest to, że... jak bijecie się z kimś, to się te rzeczy, te ataki nie bugują, tylko blokują w momencie, w którym macie coś po drodze. Co jest? Ej, skąd tu się w ogóle te nieumarłe wzięły? Skąd oni się tu wzięli? Że tu przed chwilą nikogo nie było. WTF. Oni wyleźli sobie tak po prostu z ziemi, czy co? O, sikierka jakaś. Moneta, kielich do wina. Dobra, itemki sobie pozbierajmy. Nie wiem, po co wziąłem tą łopatę, no ale trudno. Już chyba nic więcej nie ma. Jest odpoczynek, ale nie chcemy odpoczywać. Dopiero tu przyszliśmy. O, sakiewka! Pewnie jakiś dobry hajsik tam był. Zobaczmy, czy tu coś? Nic. I mamy kulinarne szaleństwo. Walka o lokalność, czyli dobra historia w każdym garze. No dobra, no przynajmniej mamy jakieś przysmaki. Niech będzie. Zawsze to na coś się tam nada. Albo przyda, już a nic więcej się nie zrespi, co? Tutaj nic nie ma, ale upiorne to jest fest. Powiem wam, że upiorne to jest fest, nie? Ale podoba mi się to. Aż se screenka walnę. Mam nadzieję, że się zrobił. Bo powyłączałem wszystkie te, wszystkie powiadomienia, żeby nam nie przychodziły jak nagrywam, bo to jest denerwujące, jak wyskakują jakieś tam pop-upy czy inne gówna. Także no, ale kurna mocno to wygląda, mocno, nie? Ale że to ciało w ogóle nie zgniło? Jakby WTF. Że to nie jest szkielet po prostu już? Tylko takie ciało nie kminie. Ale nie no, nie no, scenariusz... naprawdę ładnie to wygląda, nie? To jest naprawdę, naprawdę mocno to wygląda. Wydaje mi się, że ktoś jak level kończył, w sensie level design kończył,
To podchodził i robił tak. Dobra, żeby było pod fajne screenshoty, to tak, to przesuniemy w lewo, to w prawo, to bardziej wyśrodkujemy, będzie idealnie. Nie, bo to tak ładnie wyglądają te, scenerie, tak fajnie wyglądają te scenerie, że to znaczy niesamowite. A tymczasem starożytna krypta. Wejdźmy sobie, jeszcze ta przeklęta jest tam obok, to przeklęte mauzoleum. Tam też będziemy wchodzić. Chciałbym. Ty, tu jakiś chłop siedzi. Ej, tu jakiś chłop siedzi, WTF w ogóle. No, mam takie dziwne wrażenie, że jak będziemy wracać, to z tym czymś będziemy musieli walczyć. Co jest? Co jest? O kurwa, Hwardok. Who goes there? Are you the one responsible for all that racket? People here are trying to rest in peace, damn it. Sorry, stary. You should be. These folks fell into their eternal slumber a long time ago, but some of them have turned out to be very light sleepers. Not their fault, but we should at least try not to wake them up. I'm telling you, ever since people started burning their dead, it's like they've forgotten proper manners in places like this. Co jest, kurwa? Co się dzieje w ogóle? Gadam z jakimś chłopem, ewidentnie nieumarłym, bez oczu, z jakimś... Nie wiem, co to jest za znak w sumie na czole. Co tu się wyprawia? Kim ty jesteś? My name's Hwardok, and I'm the keeper of this place. I look after the dead, or at least try to. It used to be much easier where they stayed in one place. Now I need to keep making sure they don't stray too far from the cemetery. No właśnie. But I'm not complaining. A little exercise is good for the body. No trochę słabo ci stary idzie, nie? Dead, alive, what's the difference? I am here. I always have been. And I always will be. Until the day I'm released from my service. Czyli on jest jakby wiecznym strażnikiem. A od kiedy tu jesteś? Truth be told, I'm not quite sure. A w sumie kurwa ciężko powiedzieć, skoro on nie wie kiedy. Jakby, który jest rok teraz. That was when people stopped coming here. It's like the sea washed away the memory of this place as well. I don't remember much of what happened afterwards. I must have fallen asleep for a while. Ciekawe, ile ta chwila trwała, co? Wiesz może coś o tym, co tu się dzieje? I know everything that happens here. If you're looking for some juicy gossip, beggar from the third row south still has no idea where her husband is. O, chyba nie o to mi chodziło. They were supposed to be buried together, you see, but he never showed up. The scoundrel. Everyone here thinks he got remarried and chose to rest with his second wife. Not me. I think he probably got eaten. Super. Chodź mi o nieumarłych. Oh, that would be Master. He's been at his experiments again, I'm afraid. Getting the folks around here all agitated. Putting them back to sleep again is going to be such a chore. Kto? Twój pan? Kto? Master is Master. He commands the dead. I don't know much else. I'm here to serve, not to ask questions. Ciekawe. A o jakie eksperymenty chodzi? Don't know. Usual. Glowing chalk, candles and dead bodies. I even saw some new faces recently, but they didn't stay long. A czy oni tu przychodzą? Czy twój pan ma na imię Slaudern? Co? It might be. Do you think it's odd that I don't seem to know that? Maybe I forgot. My memory is not what it used to be. Nie dziwię się. Gdzie jest teraz twój pan? You want me to betray his trust that easily? We barely know each other. I wouldn't tell you even if I could. A dlaczego mu służysz? He promised to bring back my family. Truth be told, it's been so long that I'm not sure it's even possible anymore. But
I'm happy where I am. The dead need company too, you know. Kurwa. The folks here were forsaken by the living. At least I can make sure they're not lonely. To chciałem powiedzieć. Smutne to trochę z jednej strony, bo ziomek mu obiecał, że wskrzesi jego rodzinę. Sam stał się wiecznym nieumarłym w ten sposób. I co z tego, że on by wskrzesił, nawet jakby wskrzesił jego rodzinę i faktycznie powiedzmy, żeby żyli tak jak żyli kiedyś, to on byłby dalej tutaj nieumarłym. Co by mu to dało w zasadzie, nie? Muszę tam wejść. Interested in local history, are you? Good, good. The memory of those who came before us should be preserved. I can let you in. There is a small fee of 5 gold coins for the upkeep of the cemetery, of course. It's constant work, as you can clearly see, and my petitions for additional funds seem to have fallen on deaf ears. Przepraszam, a do kogo ty te petycje wysyłasz? Co? Co? Chłop jeszcze petycje pisze w takim stanie? Nieźle. Utrzymanie to miejsce się rozpada. Percepcja 6 lub więcej. Tego nie mam. Jestem tu oficjalnie w imieniu rogów południa. Wpuść mnie. Myślę, że to by nie podziałało na plus. Dam mu te 5 złota, co mi tam. Bless you, kind stranger. Jakby nie oszukujmy się. 5 monet to jest całe nic. Here, just take the key. Be careful though. There's evil dwelling in those crypts. Dzięki, że mi dopiero teraz mówisz. And I hope I don't need to remind you not to rob any graves. It's terribly rude, and I'd rather not deal with the complaints. Dobra, pomyślimy. Pomyślimy, Hwardok, co z tym zrobić. Czy my chcemy, czy nie chcemy okradać. Ty, ale ja mam teraz wyjść. Według tego. A czemu ja mam wyjść, skoro mi gra kazała tu? Na bank będziemy się bić z tymi rycerzami, nie? Przecież to wprost wygląda, jakby to miało się obudzić. O, trup pojadę, witam. No i chuj. Dobra, wypadł mi z tymi trup pojadami stąd. No, są też nieumarłe. No będzie zabawa, słuchajcie. O, jakiś trup tu nawet jest. Dobra, ale z nimi to tam bez przesady. O kurwa, nie trafiłem. Dobra, wypadł mi stąd. O kurwa! Dobra, tego się nie spodziewałem. Ziomuś, ale ty mi takich niespodzianek to ty nie rób. Dobra, ten na raz. Siemano. Są tu jeszcze jakieś trupy? Czy mogę sobie pozwiedzać na spokojnie? Chyba teraz mogę pozwiedzać. Co on chciał, żebym ja tu nie rabował, jak tu nic nie ma? Czarpane spodnie, jakieś takie rzeczy. Tu jest jakieś przejście. Bo nie bardzo mam jak tam wskoczyć tędy. I trzeba by było pewnie pójść w prawo i obejść. O. To nie są groby jak coś, nie? To tak, żebyśmy mieli jasność. To ja grobów nie rabuję, bo to nie są groby, to są po prostu beczki. Ale zastanawiam się, czemu ja zbieram te sałaty i tak dalej. Skoro one tutaj są pewnie od setek lat. I za świeże to one nie mogą być. Ej, tu nic nie ma w prawo, żebym ja poszedł. I wszędzie są te znaki wymalowane, co on miał na czole. To też jest ciekawe. Znaczy, to mnie nie dziwi w zasadzie, nie? Skoro ma to na czole i pilnuje jakby tego miejsca, no to jakieś musi mieć to połączenie z tym, co tu jest. Kurwa, czy ja dobrze idę? Ogólnie to chciałbym połazić w kółko, w sensie, żeby odkryć te rzeczy, co... Oj, dobra, ten jest mocniejszy, trzeba uważać. Dobra, łap na raz. O nie, ty! Albo to zniszczony, skórzany pancerz. Co, jestem w tym samym miejscu, czy nie? Tak. Dobra, to wejdźmy sobie tu, zobaczmy, co tu jeszcze jest. Zbrodnie awalońskie numer 26. Co się stało w Bureau?
Nic tak nie zastanawia dociekliwych miłośników historii, jak motywy słynnej zbrodni w Buro, jaka wydarzyła się niemal pół wieku temu. Całą rodzinę Hior spotkał smutny koniec i musiało upłynąć kolejnych 20 lat, by odpowiedzialnych za ten haniebny czyn spotkała zasłużona kara. Dobra, powiedzieć, że ówczesny zarządca, bla bla bla. Dość jednak po tragicznym wypadku, okej. Okay. Zapisz się na prenumeratę Zbrodni Awalońskich u swojego ulubionego kupca. Jak chcecie przeczytać, to sobie po prostu zatrzymajcie. Wydaje mi się, że powinno być to do rozczytania przy tym, jak to zrobiłem. Dobra, tu już byłem. Przerażająco wyglądają te trupy, nie? Ale z drugiej strony to trupy, no to dziwne, żeby nie wyglądały przerażająco. To by było coś chorego w sumie, jakby nie wyglądały przerażająco. O, jest sakiewka. Poroże, młotek, dziki amulet, to weźmiemy. To jakieś satanistyczne rzeczy były odprawiane, jak nic. 100% wręcz bym powiedział. Dobra, mamy opcję w lewo albo w prawo. Ty, kolejni się obudzili, co jest? Ja myślałem, że to działa tak, że jak ich już tu zabiłem, to już więcej ich nie będzie. Ja widzę, że oni się tutaj cały czas respią. Chyba, że oni przyszli z jakiegoś innego miejsca po prostu. A, chyba, że oni stąd przyszli. To dobra, to wtedy ma to sens. Dobra, przestań z tym nieumarłym. O kurna. Dobra, na razie sobie pozwiedzajmy. Tu coś... O kurwa! Mówiłem, że tak będzie, nie? Mówiłem, że tak będzie. Stoprocentowo tak miało być, nie? Że on już tutaj... Czy ja mu zadam jakiś damage? Ej, dobra, on jest słaby. Oła! Nie aż tak słaby, ale... Uuu, pęknięty kamienny miecz. O kurwa, nie mam miejsca. I tamtędy można wejść, tylko jak tam wleźć? Poczekajcie, bo teraz tak. Ten mieczyk... O kurna, on ma... Dobra, on jest o niebo lepszy od tego, co my mamy. Tylko teraz tak, my potrzebujemy miejsca w ekwipunku i to jest główny problem. To jest główny problem, bo teraz tak, to wywalamy. Tak myślę, co jeszcze tu mogę wywalić? Ile mam miejsca? O kurwa, co mnie tak, ten miecz mnie tak przeciążył? A bo on waży stówę! O kurwa, on jest mega mocny, ale... Stówę, żeby ważyć? Nie, no to przecież nie będziemy... No ale w sumie to ma sens, nie? No to w końcu kamienny miecz. To nie, to go wywalam w takim razie. To dajcie spokój. To dajcie spokój, bo to nie ma sensu najmniejszego. W tym stanie tu jakoś... No wskoczyłem, ale wejść nie wejdę tędy. Czyli to podejrzewam, że jest jakieś wyjście później, skądś. O, kolejni nie umarli, wstali. Dobra, trzeba ich pobić po prostu. Tu już więcej nie ma, jest następny. Panie kolego! Się pan uspokój, podkowa, dzbancera... Nie, do takich rzeczy to ja nie potrzebuję. Jakieś główienka. Jakby mieli jakieś sakiewki, coś tego, no to może bym się skusił. Żołądź. Ale dziwny ten żołądź, bo taki radioaktywny wyglądał. No takie rzeczy to zbieram, bo to nigdy nie wiadomo. O! Widzicie, monety to tak, no to monety to mogę wziąć, ale jakichś dzbanów tam nie będę brał przecież. Tu jest drugi do pokonania na 100%. Mikstury lecznicze weźmiemy, to jad weźmiemy. Dobra, który? Lewy czy prawy? Prawy. A, mówiłem? Bydloku! Mam cię! Dobra, giniesz. Ale mnie trzepnął. Bo ten raczej nie, co? Nie, ten nie. Dobra, weźmy sobie to przywracanie HP. Tu chyba nikogo nie... O nie, nie, nie! Ogniożer! Nie, kurwa, nie wybuchaj mi tu na ryju! Dobra.
Udało się. Mogę powiedzieć, udało się. Ale to pochowany kurna tak, że można było mieć, no, niemiłą niespodziankę. Jakby się człowiek nie ten... nie zreflektował w pewien sposób. Aha, tu nawet nie trzeba było przekręcać. No dobra. Materia medica tom 7 rośliny niebezpieczne dla ciała i umysłu. Wilcza jagoda. Okej, jak chcecie przeczytać sobie, to tak wam zrobię. Raz, dwa i trzy. Proszę bardzo. Silnie trująca wilcza jagoda. Ciekawe. Tuzin jagód wystarczy, żeby zemrzeć. No. Pokryta broń. A, bo to trucizny. Okej. Ten też się będzie ruszał. A jednak nie. Ej, kurna, ciężko rozpoznać, który będzie się ruszał, a który nie. Dobra, ale ten już musi. A jednak nie. Ej, co jest? Myślałem, że więcej trochę tych przeciwników będzie, tak szczerze mówiąc. Tu jeszcze coś stało. A nie, dobra, tu nic nie stało. Tu jest ziomek nabity. What the fuck w ogóle? Oni tu jakieś rytuały muszą odwalać. Jak nic. Jak nic, tu są jakieś rytuały przywołania czy coś. Dobra, ty będziesz chciał się bić. Też nie. O kurna. O kurna, dobra, czekajcie, ja sobie to muszę zapisać. Tak w razie W. A nie, on jest niby friendly. No to zaraz się okaże, czy jest friendly. Dobra, itemki sobie pozbierajmy. Tym bardziej, że tu są jakieś mikstury lecznicze po drodze. Tu można sobie jeszcze powytwarzać. No, no, na pewno on jest friendly, na pewno. Mhm. Na początku może jest. A później to już wiadomo, nie? Pokryta broń powoduje narastanie zatrucia, podpalenia. Ej, a jakbyśmy sobie to podpalenie zrobili w sumie? Tą ognistą żywicą na tym? Tylko jak to włożyć? Poczekajcie. O! Ej, fajne to! Tylko trochę się... animacja rozmyła, no ale trudno. Dobra, dobra, spokojnie, mordo. Czy ty jesteś Slaugedr? Me? Of course not. Slaughter would be at least 300 years old. Why would you even ask that? Nie wiem, no tak się zastanawiam. Niewielu innych praktykuje nekromancję. Mieszkasz na cmentarzu, więc wiesz, dało się zgadnąć. To nieistotne. Niewielu innych praktykuje nekromancję. Nekromancy. Such a strong word. I do dabble in the dark arts, yes, but I wouldn't call myself that. A jak? To jak inaczej byś się określił? Merely an adept of the darker arts. Slaughter was a real necromancer. Fascinating man. Way ahead of his time. Aha. Co w tym takiego fascynującego? What isn't? He was the first one to experiment with death magic. It wasn't altogether forbidden, but those before him seemed to fear taking that step, either because of misplaced morals or superstition. They did not see, or maybe did not want to see, that death is merely an end, not the end like everyone thinks. Może mieli rację. How so? You're not harming them. Nothing can harm them because they're already dead. They get to have a purpose again. Besides, it's not easy to raise someone who's completely unwilling, you know. They need to have that, spark. A residual wish to continue. Raising them from the dead only grants that wish. No dobra, ale musisz przestać, stary, no bo jakby bez przesady. Stop. What I am doing here is very important. Besides, I'm hardly hurting anyone. Anyone important, that is. Słuchaj, co by ci tu powiedzieć, mój drogi?
Ale robisz coś złego, nie mogę ci pozwolić na dalsze eksperymenty. Coś w tym jest, pozwolę ci żyć. Mogę pozwolić ci żyć, ale musisz sobie znaleźć inne miejsce. Sam wiesz, że pewnie zaraz przyślą kogoś innego, nie będziesz miał chwili spokoju. Pomyśl o czasie, który zmarnujesz walcząc z nimi. Albo stąd odejdziesz, albo zostaniesz stałym mieszkańcem tego cmentarza, twój wybór. To jest dobre, ale nie mam siły plus 8. Szkoda, bo mogłem to rozdać na 8 w sumie i bym miał, ale no i tak bym nie wiedział, że mogę. W sensie, że to coś zmieni. Kurwa, znajdź sobie inne miejsce, stary. But here is perfect. You don't understand. This land is steeped in violent death and misery. It creates a special kind of energy I won't find anywhere else. No ale stary... Kurwa. Nie wiem, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc nie wiem, czy mu pozwolić. Ale wtedy w Rogach Południa będę miał przejebane. Więc w sumie nic mi to nie daje tak realnie, na plus. Bo nie znam tego chłopa, nie wiem kim on jest. Czy on by mi później pomógł, czy nie, tego nie wiem. Wiem, że Rogi Południa mnie tu wysłały i że jak... ja mu pozwolę żyć, to tam mnie skreślą, a tu i tak ktoś inny przyjdzie. Tak czy siak. O, zastanawiam się. No jeszcze spróbujmy tą ostatnią opcję. I can face anything they throw at me. My servants are capable enough. I cannot leave this place. I will not leave this place. Co jest? Ty, ale spokojnie! O kurwa! Ty chory pojebie, co jest? Ginę, umieram! Umieram! Dobrze, że sobie wziąłem dużo tych potek. Bo one są na raz przynajmniej używalne. No gościu! Umieraj! Ja pierd... Dobra, to było mocne, nie? Maska nekromanty, szatan nekromanty. O, tak wyglądał ziomek. No, taki nie za sprytny, można by rzec. Ej, co jest? Na nim się będą trupy respić, czy co teraz? O co tu chodzi? Nie no, zrespił się na nim chłopi tyle. Tu nic nie ma. Chyba, że to jest ten, co zniknął mi chwilę wcześniej. Tu coś jeszcze się świeci. Ale dobra, nie będę tego zbierał. No, lipa jest taka, że nie mam już mikstur więcej. Bo troszkę ich zużyłem tym sposobem. Ale dobra, do fulla HP sobie zregeneruję i tak. I tam jest górą to przejście, którego szukaliśmy. Pytanie, czy tu coś jeszcze w ogóle jest. Oprócz tego tojadu, który tu cały czas rośnie. Ale wygląda na to, że to chyba wszystko. Tu już nic nie ma. No to co? No to właśnie na górę, nie? Mógłbym normalną drogą wracać, ale no powiedzmy sobie szczerze. Kto by normalną drogą wracał? Hop! Hop! Dobra. Ja pierdolę, ale to wygląda creepy as fuck, nie? Serio. Mega creepy to wygląda. I w ogóle te czaszki świecą. Co to? Kadzielnica Morgiany. Maksymalne punkty many na stałe. O, to mogę sobie wziąć w sumie później, użyć. Bo to się przyda, jakby nie było. Jakaś waza. Myślałem, że tu ciekawsze rzeczy będą. A póki co wygląda, jakby tu nic ciekawego nie było. O, nieśmiertelnik strażnika. O! A to jest im plus, bo miałem je zbierać w sumie. Więc spoko, że się kolejny trafił. Tu już chyba nic. Jest jakaś szkata. Monety, wytrychy. Aha, i tyle. I wychodzę sobie tutaj, jak gdyby nigdy nic. No dobra. No. No dobra, no. Pogadajmy sobie jeszcze z nim, bo pewnie będzie chciał. I always found them impressive and quite cozy. No jakby ci to, stary, powiedzieć,
twój pan nie żyje. Yes, I felt that. He must have been surprised. People like him tend to forget that it can happen to them too. No. Co teraz będzie z tobą, stary? I guess I'll do what I always do. Clean up, put everyone back to sleep, and then take a little nap myself. Someone will come along again, sooner or later. We can't have them seeing such a mess, can we? Biedny chłop, co? Well, this master wasn't the first one. I'm sure he won't be the last. This place is very popular with their kind for some reason, and they always leave it in such a state. It's not like it would hurt them to pick up a few bones and put them back in place. Ciekawe. Czyli to, że zabiliśmy tego nekromantę, tak naprawdę nic nie zmienia, bo zaraz pojawi się tu następny. No trudno. If you want it to be, sure. But I don't mind you dropping by from time to time. We pewnie all wpadnę, no. The company here. Especially me. Although I won't be able to have another chat with you for a while. No cóż, a co tu jeszcze jest? Przygody łabędziego rycerza. Jakby ktoś z was chciał sobie przeczytać, to proszę bardzo. Cyk, weźmiemy. O, receptury na buty, na pierśniki, rękawice. Ej, dobra, to ja nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy można tutaj brać. Gdzie znajdywać, że receptury będą na ziemi i w ogóle. Ej, to jest ciekawe mega, nie? To jest mega ciekawe, to mi się podoba. Mam nadzieję, że nie zrespiła się tu masa trupów. Nie, chyba nic się nie zrespiło. Chyba nic się nie zrespiło, ale słuchajcie, tą kryptą sobie zakończymy ten odcinek. W następnym pewnie pójdziemy sobie tutaj pozwiedzać przeklęte mauzoleum w środku. Zostawiam was z takim widokiem. No i co, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz i oczywiście, jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. Ode mnie to tyle. Dzięki, do zobaczenia w następnych. Na razie, no i cześć.